Korzyścią aloplastyki jest przede wszystkim zmniejszenie dolegliwości bólowych. Uzyskujemy to przez wymienienie zniszczonych powierzchni stawowych i zamienienie ich na sztuczne implanty, które są idealnie gładkie. Drugą korzyścią, którą osiągamy poprzez zabieg aloplastyki, jest przywrócenie prawidłowej osi kończyny. Często w chorobie zwyrodnieniowej pacjenci mają deformację kończyn, mogą być to kolana szpotowe, kolana koślawe, które też negatywnie wpływają na ustawienie miednicy, na stawy biodrowe, na kręgosłup łędźwiowy. Podczas zabiegu aloplastyki poprawiamy oś kończyny, dzięki temu korygujemy całą postawę, cały układ biomechaniczny zarówno kolana, jak i miednicy i kręgosłupa. I trzecią korzyścią jest poprawa zakresu ruchu. Choroba zwyrodnieniowa powoduje, że w stawie kolanowym mamy mniejsze tarcie, wskutek czego ogranicza się zakres ruchu. Czyli pacjenci mogą mieć problem z wyprostem, problem ze zgięciem. Natomiast po aloplastyce stawu kolanowego ten zakres ruchu jest w znacznym stopniu poprawiany.